Dostałem informację od mojej żony, w sumie jeszcze dziewczyny, że jest taki konkurs organizowany. Więc spróbowałem swoich sił i postanowiłem się zgłosić. Fotografię zajmuję się jakby hobbystycznie, dodatkowo można powiedzieć. W sumie pracuję w całkowicie innej branży na etacie. A moja przygoda zaczęła się w 2017 roku, gdy podczas jazdy na rowerze miałem wypadek. Postanowiłem kupić sobie aparat i fotografować kolegów, którzy tam uprawiają sporty. No i od tamtej pory w sumie stopniowo się rozwijałem. Pierwsze jakieś tam sesje koleżanek. No i tak stopniowo później chrzciny się zaczęły. Obecnie fotografuję w sumie większość ślubów. Więc można powiedzieć, że praktycznie teraz całe moje życie przejmuje fotografia, że etat idzie na drugi plan. Chciałem podziękować wszystkim, którzy głosowali na mnie, którzy oddali mój głos. Najbardziej chciałem podziękować mojej żonie, która na pewno oddała najwięcej głosów. No i rodzinie, bo też wiem, że miałem wsparcie właśnie od strony rodziny i znajomych z pracy.